Pomysł zrodził się dlatego, że córka już nie może, przekroczyła dawkę chemii, jaką może mieć podawaną na klinice, już nie może więcej pobierać chemii. Jedynym ratunkiem dla niej jest jednak przeszczep, znaleźć dawcę szpiku. To jest po prostu cały czas Kraków, cały czas kucie, igły. Później by to się, że tak powiem, w czasie, no na pewno na początku po przeszczepie byłoby to też często gęste, a później sporadycznie coraz rzadziej. Gdyby się udało, mam nadzieję i było wszystko w porządku. Dla mnie chwilka, a dla kogoś to jest całe życie i mogę mu uratować w ten sposób to życie. Ratujemy komuś życie, to jest najważniejsze. Każdy się boi oddania krwi, taka jest prawda. Ale nie ma czego się bać. Ale ja uważam, że nie ma się czego bać. Pracuję w szpitalu, więc zdaję sobie sprawę, jak bardzo potrzebne jest